Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu plenerowych wideo zapowiedzi. Jesteśmy na Cieszyńskim Rynku, a oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. A ponieważ sezon dożynkowy w pełni, to zaczynamy właśnie od takiej dożynkowej propozycji. W piątek rozpoczynają się 32. Jaworzańskie Dożynki. W tamtejszym amfiteatrze o godzinie 19 wystąpi gang Marcela. W sobotę sporo będzie się działo już od 10. Impreza rozpocznie się rozgrywkami sportowymi. W samo południe wystartują międzynarodowe zawody Strong Drwal Jaworze 2019. Występy artystyczne od 15.30. O 18.00 wystąpi Liber z zespołem Inoros. W niedzielę będzie miała miejsce część dożynkowa, przejazd korowodu 12.15. Tego dnia również nie zabraknie koncertów oraz zabawy tanecznej. Szczegóły na plakatach. W piątek Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie zaprasza na koncert zespołu Papa Dance. Wystąpią również zespoły taneczne. Wstęp wolny, plac przy Urzędzie Gminy, start godzina 18.00. W piątkową noc w Cieszynie z pewnością nie będziemy się nudzić. Od godziny 19 do 23 swoje wrota otworzą przed ciekawskimi zwiedzającymi wszystkie najważniejsze świątynie w Cieszynie. Chętni będą mogli podziwiać nie tylko najbardziej atrakcyjne, ale i te mniej dostępne zakamarki świątyń. W programie spotkanie z przewodnikiem, prelekcje oraz inne atrakcje w cieszyńskich kościołach o każdej pełnej godzinie. Lista świątyń m.in. na naszej stronie oraz stronie Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. W sobotę dożynki odbędą się również w gminie Dębowiec. O godzinie 13 rozpoczęcie korowodu, około 15 uroczyste rozpoczęcie, ceremonia dożynkowa, nabożeństwo ekumeniczne, o 16 występy artystyczne. Zmieniamy klimat. Tegoroczna odsłona akcji Narodowe Czytanie będzie miała miejsce już w najbliższą sobotę, 7 września. Para prezydencka zaproponowała do czytania nowele polskie. Wspólne czytanie w Ustroniu będzie miało miejsce już dzień wcześniej, czyli w piątek. W tamtejszej bibliotece miejskiej rozpocznie się o godzinie 17.00. W związku z tym wydarzeniem sporo będzie się działo w sobotę, m.in. w Cieszynie, Wiśle, Skoczowie i Stebnej, Strumieniu. Na pewno warto zwrócić uwagę na propozycję, jaką przygotował Cieszyn. Tam Narodowe Czytanie rozpocznie się o godzinie 10.00 przed siedzibą Biblioteki Miejskiej. Głośne czytanie przez mieszkańców rozpocznie się o 10.15. W programie również wykłady, występ zespołu Klezmer, warsztaty. Z kolei w Parku Pokoju od godziny 14.00 warsztaty kulinarne z kuchni żydowskiej, a także recital. W ramach Narodowego Czytania 8 września zwiedzanie Starego Cmentarza Żydowskiego w Cieszynie, start godzina 10.00. Przenosimy się do Wisły. Tam Narodowe Czytanie połączono ze spacerem. Zbiórka przed budynkiem biblioteki o godzinie 9.00 w sobotę. Tak jak już wspomniałam, Narodowego Czytania nie zabraknie również w wielu innych bibliotekach naszego powiatu. A teraz znów wracamy do dożynkowych propozycji. W Wiśle dożynki rozpoczną się w sobotę koncertem zespołu Wołosi o 18.00 w tamtejszym amfiteatrze. W niedzielę korowód dożynkowy przejedzie ulicami o godzinie 13.00. O 15.00 uroczystości dożynkowe. Sporo będzie się działo w Parku Kopczyńskiego. Tam pokazy i warsztaty od 12 do 18 w sobotę i niedzielę. W dożynkowym klimacie będzie również Skoczów. Korowód wyruszy w sobotę o 15.00. Uroczyste otwarcie godzina 16.00. Tego samego dnia w Skoczowie również Dni Rybactwa. Mistrzostwa w przyrządzaniu potraw z ryb słodkowodnych dla uczniów szkół gastronomicznych rozpoczną się o godzinie 9.00. Ogłoszenie wyników około godziny 17.00. W programie również pokaz kulinarny oraz występy artystyczne. To wszystko w sobotę na skoczowskim rynku. W sobotę można również wybrać się do Istebnej na Europejskie Dni Dziedzictwa. Uroczysta inauguracja odbędzie się w Centrum Koronki Koniakowskiej o 10.00. Tego dnia, a także w niedzielę będą miały miejsce w gminie Istebna w różnych punktach ciekawe wydarzenia. A jak ktoś nie zdąży w ten weekend, to może jeszcze skorzystać w następnym. W niedzielę warto wybrać się do Chybia, bo właśnie tam w tym roku odbywają się dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne. Korowód wyruszy o godzinie 14.00, uroczystości w amfiteatrze będą miały miejsce około 15.15. O godzinie 17.00 wystąpi Damian Holecki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.